Aż się schował ten Zard i tak się wkurzył. Świetny moc, nie wytrzymał. Hej, cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj także Friday Night Funkin. Rozpoczynamy maraton, o którym mówiłem. Maraton z modów. Jedyne, o co mogę was poprosić i chciałbym, to na rozpoczęcie maratonu dobicie 1000 łapek w górę pod tym filmem. Dzisiaj pierwszy mod, który jest tak samo trudny, a nawet niektórzy mówią, że trudniejszy niż Witty. Tak, zawsze porównuję to do Wittiego, bo od tego w sumie te wszystkie mody się wywodzą. Dzisiaj mamy Zardiego. Zardi. Full Hardy, to się nawet rymuje. Full Hardy jest oczywiście określeniem na jakiegoś wariata, na coś wariackiego. Po prostu wariacki. Wchodzimy do gierki i teraz kilka ważnych słów zanim zaczniemy oczywiście. Generalnie nasz przeciwnik, o ile gra się w ogóle załaduje, tak czekam i czekam. Wow, już się załadowała od razu, nawet nie ma wyboru. Dobra, dzisiaj naszym przeciwnikiem będzie Strach na wróble i generalnie jest taka gra na Steamie. Zardis Maze. Jest to labirynt Zardiego, właśnie tutaj naszego bohatera, z którym zawalczymy. Widzę, że mamy na normala ustawionego. Okej, czyli Full Hardy jest na normal. Mam nadzieję, że go jakoś przejdę. Oczywiście już mamy także dialog, nasza dziewczyna jest gotowa, my też. No i nasz Full Hardy Zardi to mod, który jest wyzwaniem. Tak samo jak gra na Steamie, która jest horrorem i mocnym wyzwaniem podobno, tak ludzie mówią. Nie wiem, nie grałem, ale poczytałem, żeby po prostu powiedzieć wam, skąd on jest. I teraz, jeżeli napiszecie dynia w komentarzu, albo dyniogłowy, może być też dynia jako emoji, to przypnę wam serduszko. Postaram się przypiąć oczywiście wszystkim, jak zawsze. Nie zawsze to wychodzi, ale staram się. Wiecie, dużo jest tych komentarzy. W każdym razie, to by było na tyle słowem wstępu. Zobaczymy, czy się uda. Możecie trzymać kciuki, możecie napisać Meres Dasharadę. Spróbujmy zawalczyć z Zardim. Co do maratonu, codziennie będzie film, nie wiem czy nawet jutro nie wrzucę dwóch na raz, zobaczymy. Nie, jutro będzie live, właśnie wiem, jutro będzie live. Jutro odpalimy live'a z testowania kolejnych modów na żywo. Podobało wam się to bardzo, było ponad 1000 osób, prawie 1000. Tak, 1000 osób było. Także wydaje mi się, że może być to dalej fajne. Wiem, że hosting już sobie jakoś powoli staje na nogi, także wiecie, będzie można pobierać. Zapraszam jutro na live'a, a generalnie film także jutro będzie, bo ten maraton musi lecieć. Czyli codziennie, no mówmy się, że codziennie będą filmy z modów. Oczywiście do Undertale'a jeszcze wrócimy. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. No i zaczynamy z modem, już nie marudzę. Po prostu zapraszam na live, bo jest fajnie i nie marudzę, lecimy z Zardi. Powinieneś wiedzieć, albo raczej powinniście wiedzieć, że nie warto chodzić po zmroku, wiecie, w takich miejscach. No nie warto się zapuszczać w takie miejsca, ale jeżeli chcecie show, no to dam wam występ. No dobra, chcemy tego show, chcemy występu twojego. Zobaczmy, jak będzie się zachowywał. Naprawdę jestem ciekaw. Okej, aż się zaciął. Uuu, no dobra, jakby czuję, że będzie to niezłym wyzwaniem dla mnie, wiecie? Nie żartuję sobie. Wydaje mi się, że jest nawet trudniejszy od Wittiego. Pierwsze poziomy już są problematyczne, jak widzicie. Naprawdę, pierwsze poziomy sprawiają problem. Chyba, że to jest jedna piosenka po prostu i dlatego od razu lecimy, wiecie, na totalnym szaleństwie. Powinienem więcej klikać, wiecie? Tutaj trzeba spamować. Ewidentnie. A dlatego spamować, bo bardzo dużo nasz Zardi wypuszcza tych strzałek. Dobra, świetny start, naprawdę. Ale dobra, muszę go przejść. Nie może być odcinka, w którym go nie przechodzę. Także tryhardujemy dalej. Postaramy się po prostu go przejść. Okej, go. I teraz robimy taktykę na spamienie klawiszami. Wiecie, chodzi o to, żeby być gotowym do wciskania wielu strzałek ponownie. Bo widzę, że mamy tutaj taką zasadę w walce z nim, że bardzo dużo strzałek tych samych jest wypuszczanych, jak widzicie. Także trzeba naprawdę dobrze to poklikać. I jest to o tyle łatwe, że można to pospamić w tym momencie. To akurat jest łatwe, ale sam tutaj Zardi łatwy nie jest, jak widzicie. Mam 13 misów, score 6000, no to jest mega źle. Jeszcze mi się palce nie rozgrzały, widzowie. Już jestem na bat, przegrywamy. No tak. Jeżeli będę klikał górę, gdy jej nie ma, to może być słaby. No to próbujemy jeszcze raz. Do 3 razy sztuka, a może do 20. Zobaczymy, jak to pójdzie. Nie wiem, ale nie sądziłem, że okej, już teraz mogę powiedzieć, to jest jeszcze na normalu, widzowie. Także już teraz mogę powiedzieć, że Zardi idzie do trójki najcięższych przeciwników w FNF-ie. Przynajmniej na tą chwilę. I ta trójka to oczywiście Tricky, Witty, no i Zardi w tym wypadku dzisiaj, którego właśnie poznajemy. Dyniogłowego
tutaj chłopa na farmie. W sumie stracha na wróble takiego. Ta trójka jest naprawdę najtrudniejsza, powiem wam szczerze, takie trio. Zobaczymy, jak dalej mody będą wychodziły. Możemy też dopisać ostatnią piosenkę Hatsune. Hatsune Miku, gdzie mamy Disappearance. A dobra, czuję się, nie gadam. Wygrywamy. No i góry nie wcisnąłem dobrze. I tak mam dużo misów. Masakra, jest to ciężkie, naprawdę. Wydaje mi się, widzowie, że posiedzę tutaj dłużej niż myślałem. Tak, jednak nie jest to proste, absolutnie. Polecam wam zajrzeć do opisu, tam oczywiście mod macie do pobrania, tak samo gierkę, ona jest za darmo. Pobieracie i próbujcie, bo mi idzie na razie może nie tak źle, ale już widzę, że będę musiał trochę posiedzieć, żeby to przejść. Po prostu wiem o tym. Bo jest tutaj dużo ruchów, które trzeba się wyuczyć na pamięć. Poszło lepiej. Jak widzicie, trening czyni mistrza jak zawsze. Ja to zawsze powtarzam, dlatego nikt nie powinien się dołować, że mu nie idzie, bo w końcu mu pójdzie. To zawsze tak jest. Jakby nie wiem, mówię oczywiste rzeczy po prostu. Ale Zardi daje tutaj niezły pokaz. Muszę pamiętać o tej górze. Przeszliśmy dalej. Fajna nutka! Fajny moment, serio. Pa, 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 pa. Ale to leci. To nawet nie leci, to sunie. Co się dzieje? W momencie, kiedy by to klikanie nie było tak zbugowane, to byłoby jeszcze ciężej nie przegrać. Ciekawe, jak długa jest ta piosenka. Mam nadzieję, że długa. No, 70% accuracy, bardzo mało. Ja, o nie, 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 przegramy. Nie możemy przegrać, tak daleko zaszedłem. Nie, nie może tak być. Nie, źle kliknąłem! Aj, szło już tak dobrze. Okej, okej. Lecimy ponownie. Jak to się mówi, do 50 razy sztuka. Nie, obiecuję, teraz już wyjdzie. Nie masz szans, gościu, już mnie wkurzyłeś. Ja już się zamykam i kończymy cię. Idzie ok, powiedzmy. Ten moment już mam wykuty. Teraz powolutku bez spamienia. Mamy bat, nie dziwię się. Bardzo mi się podoba, jaki on ma głos, naprawdę. Taki, wiecie, przerażający, mega pasujący. Za dużo klikam. Mam taki problem, że właśnie często spamuję niepotrzebnie.
53 misy, no... Nie jestem zadowolony, ale chciałbym chociaż przejść w tym odcinku go. Musimy więcej accuracy zrobić. Damy radę. Okej, powoli, powoli. Nawet nie mam czasu zobaczyć, ile mam tego accuracy. Po co ja trzymam to dalej? Już nie trzeba. Okej. Okej, na koniec to zreperowaliśmy. I wygląda to już ładnie. Oprócz tych 95 misów, to inne rzeczy są okej. Jaki wkurzony! Co się dzieje w ogóle? Dobra, teraz mamy prawdziwy challenge, widzowie. No to teraz trzeba się skupić. Chłop, co się wkurzył, to jego. Aż się schował ten Zard i tak się wkurzył. Świetny mod, nie wytrzymał. Naprawdę, bardzo fajnie zrobiony. Spamowanko! Lewo, prawo, prawo, góra. Ach, no powiem wam szczerze, bardzo długa piosenka. Normalnie ręce się posą. Tak, jest, jest mocno. Dobra, może przejdę do tego momentu i polecimy z nim do końca. Witam was ponownie, zaczynamy od tego momentu. Wcześniejsze już widzieliście, także nie chciałem wam przedłużać tego odcinka. Mamy mniej misów niż było, chyba. Zobaczymy, on się zaraz chyba przemieni. Za szybko to w górę dałem. Accuracy sobie psuje cały czas. Aj, ale źle. Dobra, teraz mamy te przedłużanie. I zaraz będzie prawdziwy horror. Jeżeli gra jest tak samo trudna, to nie chcę w nią grać. Tym bardziej, że na horrory jestem uczulony. Okej, powoli. Ale to wychodzi na to, że to jest też jeden z lepszych odcinków jak z Hexem. Naprawdę. Jest tutaj niezłe wyzwanie, żeby go pokonać. Tego dyniogłowego. Tak, i mamy przemianę, uwaga. A my mamy bardzo mało życia. Chyba, że sobie odbijemy właśnie tym przedłużaniem. I pewnie specjalnie zostało to tak zrobione, żebyśmy zaraz mieli umrzeć i tak. Dają nam nadzieję. Fajnie buczy, naprawdę, mega mi się to podoba. No i zaczyna się. Tutaj to jest taki spam przycisków, że masakra. Muszę trafić w ten trawę w odpowiednim momencie i będzie ok. Lewy, góra i dół zawsze jest, tylko prawy trzeba co jakiś czas wciskać. Powinno być ok. Zaraz palce mi odlecą, albo klawiatura się spoci. Wybuchnie. Nie wytrzymam. O Jezus. Czy tego Zardiego powaliło? Naprawdę? Powiem wam szczerze, tutaj w opcjach chyba mamy ustawienie poziomu trudności, czy nie? Nie, mamy wsad, new input i up scroll. Czyli nie ma tutaj poziomu trudności. Zardi na normalu właśnie tak wygląda. Udało mi się go przejść, jestem z siebie zadowolony, ale nie jestem zadowolony z tego, że było tak dużo misów, ale szczerze, ja to robię z wami na żywo, serio, nie grałem w niego. Nie grałem w niego jak zawsze, maratonik, no to na żywo gramy w moda i próbujemy go przejść. Udało się, też widzicie, że nie za pierwszym razem, tylko tam szóstym chyba, siódmym, może ktoś napisać, nie wiem. No ale się udało, tak, mimo tych misów, widzicie, że jest naprawdę trudny, sami spróbujcie. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie, łapce w górę. Tyle, siemanko, cześć.